Karasiewicz, jak to wygląda? Więc tak, wchodzę do budynku frontem, około minuty zajmie mi dojście do nich. Przez ten czas wy musicie ustawić się na pozycję. Spróbuję ich wyposzyć, a wtedy wy wchodzicie do akcji. Nie sądzę, by byli uzbrojeni, jednak gdybym się mylił, musicie działać szybko. Wy wchodzicie tędy, a ja zabezpieczam scenę. Na pewno jesteś na to gotów? Wiem, że to twoja sprawa, ale to poza twoimi kompetencjami. Tak, chcę być na miejscu. Słyszeliście młodego. To nie będzie złożona akcja. Ale musimy działać szybko, bo inaczej szlak trafi. Gotowi? To do roboty. Policja na ziemię! Na ziemię! Na to cały miesiąc? Gówno tam było. Przecież niewłaściwe tropy się zdarzają. Poza tym było to miejsce zbrodni. Tak, było. I co? Złapałeś gnoja? Nie, nie złapałem. To o czym my mówimy. Dobry z ciebie dzieciak. Ale zjebałeś. I góra postanowiła, że zostałeś przeniesiony do miasta niedaleko. Co? Kiedy? W zasadzie. To już. Broń. Hey!
O, dobrze, że jesteś. No, to poznałaś już. Jak ty masz na imię? Filip. Tak, Filipa. Muszę przyznać, że popalenie funkcjonariusza zaraz po przydzieleniu do nowego oddziału jest ciekawym sposobem na przywitanie się. Skąd miałem wiedzieć, że to policjant? Nie był w żaden sposób oznaczony. A oni o nas tam mieli wiedzieć, że ty jesteś? Mniejsza. Zacznijmy jeszcze raz. Filip, to jest Dominika. Dominika, to Filip. Od dzisiaj będziecie pracować razem. Co? Kto to w ogóle jest? Przenieśli go z większego miasta. Ja mam z nim pracować? To dobry chłopak. Bardzo go chwalili. To dlatego go zdegradowali? Nie zdegradowali, tylko przenieśli. Jak tak dalej pójdzie, to znowu cię będą musieli przenieść. Dominika! No co? To nie wygląda za dobrze. Może jest trochę nadgorliwy, ale robi się. Teraz macie sprawę do rozwiązania, także brać się do roboty. Dominika przedstawić szczegóły. Nie ma co przedstawić. To samo co tydzień temu, dwa i jeszcze tydzień wstecz. Czyli co? Czyli gówno. Chodź. Ty gdzie idziesz? Nie jedziemy autem? Nie. Tutaj autem jeżdżą grube ryby. My idziemy z buta. Zresztą. Całe miasto można przejść w pół godziny. Nie użysz od tego, panie miastowy. No dobrze. Nic nie mówię. Prowadź. Więc tak. Gość odżywa się trzeci tydzień, więc przydałoby się sprawdzić, o co chodzi. Coś ważnego? W tym mieście rzadko dzieje się cokolwiek poważnego, ale to... to już poważna sprawa. Z tego, co zrozumiałam, zaginął rower. Serio? To tyle? Czego oczekiwałeś? Tak, na mieście nie ma sobie tego możliwości. Tutaj zginął kot, tu pamiątka rodzinna. Może to mało na twoje ambicje, ale więcej tutaj nie uświadomiłam. Wreszcie jesteście. Tak, dotarliśmy. Paweł, dobrze pamiętam? Nie Paweł, Marek. Marek Kłopocki. Podejrzewam, że ktoś skradł mi rower. Mówiłam. Dobra, coś jeszcze? Nie, tylko ten rower. Mówiłam, czy masz jakieś poszlaki, podejrzenia, kto mógł go ukraść, coś na stylu? Dobra, zapomnij, że w ogóle pytałam. Drogi był ten rower? Nie był drogi, ale do tanich nie należał. Stary był. Dostałem go w prezencie od dziadka, więc bardzo mi na nim zależy. Serio? Ktoś by mógł być tak zdesperowany, by ukraść jakiś stary rower? Zdziwiłbyś się, do czego zdolni są ludzie w tym mieście, a taki rower? To już jakaś kasa na złomie. Ile rodzin tu mieszka? Nie wiem, z pięć. Czy któraś z nich sprawiała kiedyś jakieś kłopoty? Nie, raczej nie. Kiedy ostatnio raz widziałeś ten rower? Gdzie i był zabezpieczony? Parę dni temu. Był przypięty do płotu. Filip, musimy jechać. Zaczekaj chwilę. Nie udało im się podważyć zamka, więc użyli siły. Filip, naprawdę musimy iść. Wrócimy tu jeszcze. Raczej nie. Wrócimy. Gadanie mi i zajmij się udowadnianiem, że można cię ukrać. Nie muszę chyba niczego udowadniać. Dobra, nieważne, chodź. Nie mamy czasu. Co się stało? Na twoim miejscu wolałabym, żeby jednak nie. Zresztą, co to miało być? Dzieciakowi ukradli rower, a ty będziesz robił nie wiadomo jak wielkie śledztwo? Nie wiem, co chcesz w ogóle udowodnić. Nic. Dostaliśmy wezwanie, więc chyba wypadałoby się wykazać jakimkolwiek zaangażowaniem. Nie tutaj, okej? Okay? U siebie możesz robić cokolwiek ci się podoba. Możesz szukać zaginionego lizaka dziecku przez miesiąc. Nie obchodzi mnie to. Ale tutaj wchodzisz. Jeżeli widzisz, że nie da się nic zrobić, to zostawiasz. A jeżeli nie umiesz ocenić, to zostawiasz to mnie. Idziemy dalej. Zrozumiano? Już się nie dziwię, dlaczego nikt nie chce ze mną rozmawiać. Skąd wiesz, kto chce ze mną rozmawiać? To ty tutaj jesteś za karę. Przynajmniej formalnie. Tak czy inaczej, tutaj sprawy rozwiązuje się po mojemu. Zrozumiano? Ale... Nie ma gadania. Idziemy dalej. Thank you.
Wszystko jest okej? Okay? Mam dla nas sprawę. W takim wypadku on przejechał. To jak duży problem mamy? Wy? Nieduży. My spory. Duży, nieduży. Dalej problem. Siadajcie. Będzie ciekawie. Więc tak. Gajer ma sprawę. Ogólną do nas, ale też konkretną do was. Jaką? Nie powiedział. Czego on oczekuje? Czego mamy szukać? Chcę z wami pogadać. Powiedział, że może nam wskazać, gdzie mamy szukać i twierdzi, że to wystarczy. Ale dlaczego go w ogóle bierzemy na poważnie? No w sensie, kim on w ogóle jest? Biznesmen, filantrop, cokolwiek powiesz, tak naprawdę pasuje. Fakt w tym, że ma dużo kasy. Więcej niż ktokolwiek w okolicy, więc z czymkolwiek nie przyjdzie. Tak, rozumiem. Ma priorytet. No to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak z nim pogadać. Jeśli ci praca miła, to raczej nie. A wy macie w tym taki problem, że? Taki, że my musimy ogarnąć jego problem, wchodząc w to w ciemno. To może być sprawa dziesięciolecia. Albo strata czasu. Czyli jaki jest oficjalny werdykt? Taki, że siedzicie tutaj. Więc chyba znasz odpowiedź. Pan chyba nie jest upoważniony do przeglądania tych akt? Przepraszam, myślałem, że są związane z moją sprawą. Która nie została jeszcze założona? Nie została. A może powinna? Tak się stanie, a jeżeli nie ma nic pan przeciwko? Pan Maciek Gajer? Skąd się znamy? Pan mi nie zna, ale ja znam pana. Filip Karasiewicz. Jestem wielkim fanem pana książki. Cieszę się, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś jakieś lekcje. Pewnie, że wyciągnąłem. Jeśli mi się dobrze wydaje, był pan na wyjeździe w Szwecji. Tak, byłem w Szwecji, ale znudziło mi się, więc postanowiłem, że wrócę. I od razu wpadł pan z wizytą do nas? Tak, tak, z wizytą. Powiedzmy, wy jesteście z tajniaków? Detektywów. Jeszcze nie dostaliśmy żadnych zeznań od pana. Być może przyszedłem właśnie je złożyć. Ty jesteś trochę bardziej ogarnięty od swojej koleżanki. Jak myślisz, po co tutaj przyszedłem? Nie wracałby pan z wyjazdu wcześniej, gdy nie miał pan ważnego powodu. Starczy, nie pan, Macie. Już każdy wie, o kogo chodzi. No tak, rzeczywiście. Także nie wracałbyś, gdybyś miał ważnego powodu. Chyba, że... Gdzieś dzwoni. Ale gdzie? Chyba, że zginęło panu coś bardzo ważnego z rodzinnego domu. Tak, tak! Łebski jesteś! Wiedziałem, że coś jest w tej głowie. To co? Sprawę możemy uznać za otwartą. Szanowna pani detektyw. Tak, może być. Zaczynamy od jutra. A pan gdzie? Jeszcze nie spisaliśmy żadnych zeznań, papierów. To nie wiem. To góra. Pani detektyw się tym nie martwi. A jakieś poszlaki, cokolwiek? Szczegóły sprzedam wam jutro. No jutra. Pani by się chyba relaks przydał. Może się pani z nami zabierze, się gdzieś przejedziemy. O, dziękuję. Cóż, szkoda. Arrivederci! Co robisz? Nie mogę zrozumieć tego typa. Nie ty pierwszy, nie ostatni. A co teraz? Idziemy do domu. Mi już wystarczy, wrażam, na dziś. Tak po prostu to zostawimy? Co chcesz z tym jeszcze dzisiaj robić? Proszę cię, przypuścimy na jutro. Coś czuję, że będzie ciekawy dzień. Zresztą rób co chcesz. To nie chciałbyś może gdzieś... Nie. Dobra, to do jutra. Ale ty wiesz, że musisz się jeszcze wymeldować? Tak, wiem. Rozglądałem się tylko.
dzisiaj w naszym kochanym mieście czeka nas nad wyraz nieprzyjazna pogoda. Zamiast pięknego, słonecznego dnia możemy spodziewać się wiatru. Silnego. Więc lepiej zamknijcie okna. I drzwi. Szczególnie drzwi. A dzisiaj w programie na żywo biedny i niesforny Filip Karasiewicz! Nie za bardzo. Masz może coś, jakieś zdjęcie tego roweru, co mogłoby mi pomóc w znalezieniu jego? Tak, mam.
Słuchaj, weź, wyślij mi to zdjęcie na ten numer. Dobra? Dobra. Jest już późno, muszę się zwijać. Na razie. Cześć. A, jeszcze jedno. Wiesz coś może ciekawego na temat Maćka Gejera? Słyszałem, że ma jakieś niedokończone sprawy tutaj. Dobra, rozumiem. Dzięki. Odezwę się. Tak? Przejrzałaś ich? Mhm. I co? Nie mam pojęcia. Nie dał nam żadnych szczegółów. To jest dosłownie pusta lista nazwisk. Nawet nie mam jak kierować podejrzeń. Bo odnośnie czego? Młody mówił, że chodzi o kradzież. No na to wychodzi, ale nawet nie wiemy, co zaginęło, więc od czego mam zacząć zresztą. Gdzie on jest? Gajer? Nie, Karasiewicz. A to jest bardzo dobre pytanie. Nie mówi ci, że się spóźni, nie dzwonił? Co miał mi powiedzieć? Ledwo go znam. Ledwo rozmawialiśmy, nawet nie mam jego numeru telefonu. Nie mam chyba takiego obowiązku, nie? Zresztą, mówi tyle co nic. Nawet się nie przedstawił pierwszego dnia. Nie mogę ja zawsze mówić. Dobrze, spokojnie. Tylko zapytałem. A Gajer gdzie? Jak będzie, to będzie. Nie stresuj się na zapas. To raczej nic poważnego. Głównie sprawa do przeczekania. Gajer taki jest. Oby. Nie ładnie się spóźniać w drugi dzień pracy. Potrzebujesz podwózki? Chcesz? Są pyszne. Nie, dzięki. Twoja strata. To co, udupili cię? Hmm? No nic, wywalili cię z twojego miasta. A, to... No tak. Ale wiesz co, nie narzekam. Jest tu ciekawie. Mam nadzieję, że tym razem nie zawalisz sprawy. ja sobie robię. Już wiem, że to nie twoja wina. Skąd? Nie wydaje mi się, by to była publiczna sprawa. Głowa do góry. Ogarniesz tą sprawę i na pewno cię przywrócą. A może nawet dostaniesz lepszą posadę, kto wie. A tak właściwie to o co chodzi? No przecież ty już dobrze wiesz. Ale dobra, tak bardziej szczegółowo. Chodzi o obraz. Cenny. Może nie jeśli chodzi o wartość, ale jest pamiątką po rodzinie, więc bardzo mi zależy, żeby go odzyskać. To wiele wyjaśnia. Ale skąd już podejrzenia na konkretne osoby? Nawet nie wiemy, kogo mamy przesłuchać. Ważne, że ja wiem. W tylu latach pewne nazwiska już się powtarzają i wiesz, komu można ufać, a komu nie. A co z nazwiskiem Gajer? Lubię cię. Jesteś śmieszny i konkretny. Szanuję takich. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ale to ty tu jesteś detektywem. Pracy i spóźnienia pół godziny. Wiem. Spotkałem Gajera po drodze. Pogadaliśmy sobie trochę. Pogadaliście sobie, tak po przyjacielsku. Zagraliście na banjo i zaśpiewaliście nago przy ognisku. Zawsze jesteś taka irytująca? Nie lubię marnowanego czasu. Ja też, dlatego dowiedziałem się, o co mu chodzi. Zginął mu jakiś obraz. Nie powiedział jaki, jedynie, że jest to jakaś ważna pamiątka rodzinna i bardzo zależy mu na tym, żebyśmy ją znaleźli. Czyli rzeczywiście coś dla nas miał? Lubi Zoe Show. Tak. Popatrz tu. To jest lista podejrzanych. Ich mamy przesłuchać. Większość to jakieś dzieciaczki albo zwykli menele, ale znalazło się kilka osób z jakąkolwiek kartoteką. Ich uwzględniam tutaj.
Zamknięte, tu się pracuje. Nad moją sprawą. Nad naszą sprawą. To nie uważasz, skarbie, że powinniście uwzględnić moje szczegóły? Nie. Uważam, że... Bla, 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 bla. Super. Spokojnie. Myślę, że powinniśmy sobie ustalić pewne zasady. Potrzebujemy konkretów. Nie możemy bazować na zwykłych przypuszczeniach. Możesz nam jakieś zagwarantować? Powiedzmy, że mam swoich informatorów. Zresztą co może pójść nie tak? Przesłuchać parę łebków, ja będę szczęśliwy. Wy i tak dostaniecie kasę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Będę mógł spać spokojnie. To co? Działamy? Dobra, no to zasadnicze pytanie. Co robiłaś dnia 16 grudnia? Kiedy to było? Dzisiaj mamy 3 stycznia. Mam pamiętać, co robiłam miesiąc temu? Technicznie rzecz biorąc, to nie cały miesiąc. Chyba nie powinniśmy wymagać tego, że będą pamiętać takie rzeczy. No to areszt. Z jakiej racji? Podejrzenia o kradzież mienia mojego. My tak w ogóle możemy? Chyba nie. Dobra, jakieś luźne wspomnienie? Co wtedy robiłaś? Może masz zapisy rozmów z tego dnia? Z jakiej racji wystawiacie mi takie zarzuty? Nie masz na razie żadnego alibi. Czy macie jakieś dowody przeciwko mnie? Mamy głównego poszkodowanego. Wskazał ciebie jako... Kurwa. Sorry. To na pewno nie ona. Nie, ty sobie żartujesz chyba. Wolna. To mogę już wyjść? Ja już nie będę pracować z tym klaunem. Spokojnie, daj mu jeszcze trochę czasu. Filip, ja w przeciwieństwie do ciebie nie mam żadnego interesu w tej sprawie. Nie wyślą mnie wyżej, jeżeli zrobię dobrą robotę. Płacą mi znacznie za mało. Wiesz co? Już mi się nie chce. Ty mnie w ogóle słuchasz? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Macie rację, mój błąd. Ale wyciągnijmy z tego pozytywy. Dostaliśmy dobrą lekcję. Zresztą było zabawnie. Nie, nie było zabawnie. Marnujesz nasz czas od kilku dni. W ogóle nie zależy ci na rozwiązaniu sprawy. Zachowujesz się jak dupek. Nie obchodzi mnie, ile masz pieniędzy. Wiesz, ja nie mam zamiaru zajmować się dalej twoją sprawą. Spróbuj. Okej, okay, spokojnie. Ustalmy pewne zasady. Nie możemy bazować na pustych przypuszczeniach. Potrzebujemy konkretów. Możesz nam je załatwić? Jasne. No? Co? Zadał ci pytanie. A ja odpowiedziałem. Nie pytał, co miałem na myśli. Ciebie to bawi. Wasza praca? O, jak bardzo? A ile ty masz lat? O, nieładnie. Wiesz, że z tego mogą być kłopoty? Mogę. To ja ci zaraz założę sprawę. Chcesz tego? Jestem pewna, że zaraz ktoś złoży na ciebie zarzuty. Jak się postaram, to będziesz to ty. Spokojnie, uspokójcie się na chwilę. Nie mamy na to czasu. Zamknij się. Charakter to masz po tatusiu. Zresztą tak jak praca. Wow, wysoki poziom. Postara się bardziej następnym razem, panie. Fortuna odziedziczona po ojcu. O! Odziedziczona i zwielokrotniona, moja droga. Zapomniałaś dodać. Czy każda osoba, która ma tyle pieniędzy, jest takim dupkiem? Nie. Tylko ci, którzy muszą się użerać z takimi fartaczami. To dobrze, że tak mało mi płacą, bo po 2 dniach pracy z tobą byłabym nieznośna. To by fortuny raczej do tego nie potrzeba. A ty gdzie? Przeprowadzi przesłuchanie. A wy, jak skończycie swoje przepychanki, zapraszam na dół. Więc co robiliście 16 grudnia? Pamiętasz? Dobra, to inaczej. To twoje? Patyk Kachnowicz. Ciekawe rzeczy tu masz. Bójki, ale jakieś nie za duże. Picie pod komisariatem. No gratuluję pomysłu. Ale jest tu jedna rzecz, która mi się nie podoba. Kradzież. Ze sklepu. Jakaś nieduża. Co to było? Baton? Piwo? Nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Nic wykluczającego. Ale w zależności od tego, jak potoczy się nasza rozmowa, tu może się pojawić coś, co przysporzy ci większych kłopotów. To jak? Dogadamy się? Gdzie byliście tamtego dnia? Może ty to zrobiłeś? A może ty?
Czemu jestem brany pod uwagę? Nawet nie wiem, gdzie on mieszka. To nie ma znaczenia. Mogłeś ułożyć plan, mogłeś współuczestniczyć, nie mogłeś... Nie są zarzuty, które mu postawiliście. Dziewczyna ma rację. Nie jesteście głupi. Wiecie, że jeżeli chcemy wsadzić was na dołek, możemy to zrobić w każdej chwili. A możemy to zrobić nawet teraz. Tylko wiecie co? Ja nie lubię papierkowej roboty i wolałabym się bez tego obejść. Nie sądzę, żeby to było w twoich kompetencjach. Tak? Możemy to sprawdzić. Wiesz co, możemy teraz wyjść na zewnątrz i załatwić to na własne prawa. No jasne, prawach. Możemy iść nawet teraz! Paragraf 226, gaśba z funkcjonariusza. 224. Wszystko pod kontrolą. Paragraf 224, gaśba z funkcjonariusza. A jak? Dogadamy się? Monika Radecka, z nią gadajcie. No widzisz. To teraz powiesz mi, gdzie mogę ją znaleźć? Ja chyba wiem, powinna być... Nie ciebie pytałem. Będzie przy rynku, w okolicach kościoła. Jesteś wolny. A, jeszcze jedno. Widziałeś gdzieś może ten rower? Może ukradłeś? Szkoda. Jesteś wolny. A ty gdzie idziesz? Odprowadzę kawałek chłopaka. Co, będziesz sam szedł? Chodź ze mną. Musimy ogarnąć papiery. Proszę bardzo, panie detektyw. Co tam tak zaglądasz? Ja tak tylko się rozglądam. Na tym zadupie i tak nic nie zobaczysz. Nic, po prostu stawiam, że tęsknisz za miastem. Jak miło, że o tym wspominasz. Wiesz co? Nie za bardzo. Zainteresowała mnie ta sprawa. Coś sugerujesz? Nie. Zazwyczaj mówię, że sprawa jest interesująca. Dobry jesteś. Znacznie lepszy niż ona. Masz zapał. Nie robię tego od bardzo dawna. Jakie to ma znaczenie? Ona też. Dostała pracę dzięki ojcu. Zresztą Jacek Jawielski to tutaj mała legenda. Coś mi mówi, że nie przepadaliście za sobą. Nie szczególnie, ale to trochę przed moimi czasami. Widziałbym cię u siebie. Świetnie byś się spisał na mieście i zarobiłbyś znacznie, więc... Jakoś nie jestem zainteresowany pracą prywatnie. Dlaczego? Nie widzę tego. Nie wierzę, że tam, gdzie są duże pieniądze, istnieje obiektywny wymiar sprawiedliwości. Co mamy? Monika Jadecka, niedaleko kościoła. To na co czekacie? No a to co robimy? Chyba nie podejdziemy po prostu i powiemy hej. Jesteśmy w cywilu. Co z tego? Podałoby to inaczej rozegrać niż powiedzieć coś w stylu hej, musimy cię przesłuchać. Że dosłownie na tym polega twoja praca. Tak, ale wcześniej pracowałem bardziej od wewnątrz. Więcej analizy, mniej gadania. Bez cicho bądź. Co robimy? Zdjęć? Wyglądacie całkiem podejrzanie. No, to nie był wrażasz. Zresztą... Miałeś taki pomysł na akcję? Myślałeś, że się spodziewałem, że będę biegał za mało latami? Czy tu zapraszam? Ja. Po co? Przecież wiesz, że on przynosi więcej problemów niż pożytku. Jest na potrzebę. Po co? Chyba na nas patrzy. Później ci to wyjaśnię. Wyjaśnij mi teraz. Chyba nawet o nas rozmawiają. Po prostu jedyne co musi wiedzieć to, że jest nam potrzebny. No tak, no bo ty się z nim świetnie dogadujesz. Ja? No tak, jak to ja się rozchodzę. A więc o to ci chodzi. Rozchodzą się. Zrób coś. Hej! Ale nie tak! Kościoła.
nawet nie wiesz, jak pogorszyłaś sobie sprawę, koleżanko. Przecież nic nie zrobiłam, nie wiedziałam, kim jesteś. Idziemy, porozmawiamy na komisariacie. Jadam. Możecie zamknąć sprawę. Przepraszam, co? Mam go. Jest w moim domu. Możecie go zabrać. No? Spisaliście się. Muszę przyznać, nie spodziewałem się, że pójdzie wam tak szybko. Ale jestem zadowolony. Przekażę obraz Gajerowi, a wy jesteście wolni. Miłego wieczoru życzę. Tobie też coś tu nie gra, prawda? Co? Mówię, że coś tutaj nie pasuje. Tak, i to bardzo. Jeden typ cały czas jeździ z nim samochodem. Nie wiem skąd go kojarzę, ale gdzieś widziałem jego twarz. Nawet Gaj wobec nich dziwnie się zachował, jak na jego standardy. Myślisz, że ich zastraszą? Nie, to nie miałoby sensu. Bardziej obawiam się, że byli podstawieni. Może powinniśmy to sprawdzić. Jak? Włamiemy się do niego. Mówisz serio, prawda? Mam typa. Dobra, kochani! Jest zjebanie. To znaczy było zjebanie, bo geniusz Maciek Gajer oczywiście wszystko naprawił. A ten twój sprawdzony koleś okazał się być zwykłym frajerem, któremu wystarczyło pomachać kajdankami przed twarzą. Tak a propos, to czeka na ciebie. Niespodzianka? Dla mnie? Hej! Hej kolego. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Tak? To znaczy, że wszystko jest w porządku. Jest w porządku. Ty mnie pytasz, czy jest w porządku. Jasne, jest w porządku. Ale czy ty wiesz, jak skomplikowane jest stworzenie takiego planu? Wiesz? Nie wiem. Ja ci może pokrótce wytłumaczę. Trudno było ogarnąć was wszystkich łebków. Oj, nawet nie wiesz jak bardzo. Ale okej. Nie będę się denerwował. Albo wiesz co? Będę się kurwa denerwował! Prawie zepsułeś mój cały skomplikowany plan! Jeszcze mam tych dwóch gówniarzy na głowie. A nie wiem, czy wiesz, jak bardzo nie lubię marnować swojego czasu. Ten obraz? No na to wygląda. Chociaż tyle. Leć kamienek na komisariat. Odbij tą drugą i daj jej jakiś ładny bonus. Witam panią detektyw! Kurwa, Kacper, nie mów tak więcej. A mówiłem? Mówiłem. Uprzedzić, zanim przyjdziecie. Uprzedzić przez co? Przez telefon służbowy? Proszę cię, przypominam, że nie powinno mnie tu być. Ciebie zresztą też. Ty masz w ogóle telefon? Oczywiście, że nie. Telefon to taka mrugająca lampka, która mówi hej, tutaj jestem. Dobra, nieważne, skończ, mogą mnie pytać. To w sprawie. Co sprowadza drogą panią detektyw moje skromne progi? Masz u mnie dług, więc macie gech. Nie mam mowy. Ale jak to nie mam mowy? Nie mam mowy. Wiesz ile to czasu, pracy, roboty, ludzi i w ogóle... Myślałam, że coś stoi za twoją renomą, ale jeżeli ej, nie, to... Nie powiedziałem, że tego nie zrobię. Zasugerowałeś. Dobra. Pogadajmy lepiej, co z tego będę miał. Może kolację z panią detektyw. Powiedzmy, że przymknę oko, jeżeli coś sobie zabierzesz.
Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. No ale... Niech będzie. Ale kupili mi coś do żarcia. Dobra, coś tam ci kupię. No. A to jest mój nowy partner, Filip. Filip? Nieźle trafiłeś. No idziemy, głodny jestem, dawajcie. Więc tak, mamy tutaj niezły burdel. Po pierwsze, typ ma ochronę w środku, więc roboty tam nie ułatwia. Po drugie, słuchasz mnie? Słucham cię. Po drugie, typ ma kamery, wszędzie dookoła, ale za to nie ma alarmu. Ale tylko na zewnątrz. Wewnątrz to pewnie inna bajka. To jak chcesz nas dostarczyć do środka? Nie wiem, no. Kamery są wszędzie, więc chyba wejdziemy od tyłu. Chcesz po prostu wejść? Nie, ja chcę wejść od tyłu. Tutaj. Musisz improwizować. Idę na czaty, powodzenia. Jednak przyszliście! Znamy się? Może w poprzednim życiu. Zawijaj się stąd, póki jeszcze możesz. Szkoda by było ubrudzić taki ładny płaszcz. Zawiodłem się na was. Myślałem, że sobie odpuścicie, tak jak inteligencja nakazuje, ale... Chyba się przeliczyłem. Biegnij! No, nie w panterkę! Mistrz komisariat! Pod dom. No żarty jakieś! Boś! Masz szczęście, że nie mam dla ciebie czasu! Jest i pani detektyw. To skryć. Komendancie, mam dowody na to, że nie dość, że Maciek Gaj bierze brudne pieniądze, to handluje narkotykami. Spokojnie, poczekaj. Nie mamy czasu, musimy tam do niego jechać. Pokaż mi to, co tam masz. Jesteś pewien, że to jego? Tak, znalazłem to u niego. Nikt cię nie weźmie na poważnie. Jesteś tu nowy, zdegradowany i chcesz wprowadzić za kratki najważniejsze osoby dla miasta? Jesteś skończony, Karasiewicz. No bez jaj. Thank you.
Wow. Co to izba wytrzeźwień w innym miejscu? Wszystko wiem, Gajer. To jest twój koniec. Ale spokojnie. Przecież możemy się jakoś dogadać. Wiesz, jak ciężko mi było wejść po tych schodach? Zresztą pomyśl, co będzie, jak ktoś tu przyjdzie, zobaczy to, powalonego komendanta i tu rebeczkę z koksem. Możemy się jakoś dogadać. Coś sugerujesz? Najlepiej oddaj co moje. Załatwimy to polubownie, rozejdziemy się w swoich kierunkach. Co ty na to? Poszło lepiej niż myślałem. Mądry chłopak. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Chociaż patrząc na to, co odwaliłeś, to raczej nieprędko. Powodzenia życzę! Ciao! Masz bardzo mądrego kolegę. Powodzenia! Co tam się działo? Co tutaj chodzi? Później ci wytłumaczę, a teraz chodź. Główny komendant Adam Pasierb, aresztowany. Słuchy o zajściu docierały do nas już od kilku dni z nieoficjalnych źródeł. Jednak dopiero dziś wydano oficjalny komunikat w sprawie. Jest to skutek wycieku danych, w których znajdują się dowody, nabranie łapówek i inne formy korupcji, które miały miejsce od momentu przejęcia przez Pasierba funkcji 5 lat temu. W wycieku danych znajdują się materiały dotyczące Macieja Gajera. Ale wewnętrzne śledztwo przeprowadzone przez Gajer Corporation nie potwierdza, aby zawarte tam informacje były zasadne. Kurwa! Kurwa, zostaw! Ja mam rodzinę! Ja mam żonę, dzieci! Kurwa! W temacie Macieja Gajera sugeruje on, że w sprawę zamieszani są Dominika Jagierska, córka emerytowanego policjanta, oraz Filip Karasiewicz, który niedawno został przeniesiony do tutejszego oddziału detektywistycznego. Według zainteresowanego są oni wspólnie z komendantem zamieszani w kradzież jego kolekcji obrazów. Korzystając z zaproszenia pana Macieja Gajera do jego salonu płytek, pozwolę mu się wypowiedzieć w sprawie osobiście. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie. Bardzo miło mi panią znowu gościć. Dobrze, to niech pan nam powie... To co tak oficjalnie? Proszę mówić mi Maciej. Okej, to powiedz nam, co takiego faktycznie zaszło? No uważam, że to jest kolejny przykład niekompetencji naszej policji w mieście. Skontaktowałem się już nawet z burmistrzem i dołożę wszelkich starań, żeby coś w tej kwestii zmienić. A co powie pan, co powiesz o zarzutach skierowanych w twoją stronę? Czemu mogę w tej kwestii coś powiedzieć? Myślę, że każdy milczał, siedział cicho, ale każdy miał świadomość tego, że Pasierb był skrajnie niekompetentną osobą na tym stanowisku. Tak lekko mówiąc. A co z obrazami? No, na pewno nie brałem pieniędzy, to byłoby skrajnie głupie. Bądźmy poważni. Nie to miałam na myśli. Chodziło mi o te skradzione obrazy. No tak, zostały skradzione. Nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej. Jakby nie mamy teraz komendanta, bo ludzie byli podatni śledczy. Szukają teraz dwójcy odpowiedzialnych, którzy są odpowiedzialni. Niestety, idziemy na żywo, możemy to tylko wyciąć z zapisu. Okej, dobra, radę. To teraz może coś na rozweselenie. Wiadomości zawsze są takie negatywne. Mam dla was coś, czym bym się chciał bardzo pochwalić. Coś, z czego jestem strasznie dumny i jestem przekonany, że wam się spodoba. Gajer Corporation spółka z o.o. nie nadaje dzisiejszych komunikatów, nie utożsamia wypowiedzianych słów ze swoim stanowiskiem. Kiedyś nie było kolorowo. Było gorzej niż najgorzej. Byłem na samym dnie i myślałem, że się już nie odbiję. Nie pomógł mi żaden psycholog. A ci, którzy mówili, że pieniądze szczęście nie dają, po prostu kłamali. Ponieważ... Odkąd mam płytki, wszystko jest dużo lepsze. Odkąd zainwestowałem w ten salon, moje szczęście wzrosło dwukrotnie. Mówią, że bogaci ludzie kupują drogi alkohol, ale to jest nieprawda.
Bogaci ludzie kupują płytki, więc wiesz, jaki jest z tego morał. Przyjdź tu. Jeśli ci nie stać, jesteś biedny. Po prostu przestań. I kup płytki.